Dobra wiadomość jest taka, że Polacy się bogacą. Mamy coraz więcej pieniędzy, coraz większe nadwyżki. Możemy je powoli zacząć odkładać, czyli oszczędzać. Słaba wiadomość jest taka, że no, niewielu z nas oszczędza. To znaczy 47% deklaruje, że raz w roku coś odłożyło, ale takich osób, które regularnie to robią, jest naprawdę niewielki odsetek, a już w ogóle osoby, które myślą o emeryturze, to jest zaledwie 8%. To się zmienia, oczywiście ta liczba, szczególnie jak coś się dzieje przy systemie emerytalnym, więc przy tej dużej zmianie. W 2015 roku ten wskaźnik był na historycznie najwyższym poziomie, 21%, ale teraz, kiedy już mamy obniżony wiek emerytalny i już troszeczkę mniej się o tym mówi, to jest, deklaruje zaledwie 8%. Takim podstawowym elementem, tu się nic nie zmienia od 10 lat, jest na tak zwaną czarną godzinę, to większość osób odkłada, i remonty i wyjazdy, urlopy. To są takie jakby trzy podstawowe elementy, na co odkładamy. Jeśli mówimy o strukturze oszczędzania, to niestety jest znowu, tylko jest kolejna słaba wiadomość, czyli dobra wiadomość jest taka, że zaczynają się pojawiać te oszczędności, gorsza informacja jest taka, co z nimi robimy, tak? To jakby jest bardzo niska świadomość o inwestycyjna. Połowa badanych deklaruje, że odkłada to na depozycie, czyli te środki nie pracują aktywnie. Coraz mniej też w funduszu emerytalnym. Rośnie troszeczkę liczba osób, które inwestują w fundusze inwestycyjne, ale to jest zaledwie 9%, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. 47% badanych przyznaje, że jakiekolwiek środki odkłada, tak? Czyli my nazywamy to oszczędzaniem resztowym. To jak coś zostanie z wydatków budżetu domowego, to wtedy odkładają. Natomiast rośnie liczba osób oszczędzających regularnie, to jest 17% i ta liczba się podwoiła. I to jest jakby ta najważniejsza dla nas grupa, i ona charakteryzuje się też tym, że tam jest więcej rozmów o finansach, te rozmowy są bardziej otwarte, też deklarują większe zainteresowanie odkładaniem na emeryturę. Dlaczego tak ważne jest to regularne inwestowanie? Przede wszystkim w inwestycjach najważniejszy jest horyzont, więc im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. To nie muszą być duże kwoty, ważne, żeby było to regularnie. I też bardzo istotny element, że nasze dzieci powielają nasze wzorce, tak? I jak będą widziały, że rodzice oszczędzają, więc naturalnie będzie im to przychodzić naturalnie, i kiedy osiągają wiek dojrzały, już mają jakieś środki, na którymi mogą decydować.